Dzień dobry. Na dzisiejszą niedzielę, 24 kwietnia, znajdujemy następujące słowo jako tekst kazalny. W liście Pawła do Kolosan w 2 rozdziale od 12 do 15 wiersza. Wraz z nim zostaliście pogrzebani w chrzcie, w którym też zostaliście wespół wzbudzeni przez wiarę w moc Boga, który go wzbudził z martwych. I was, którzy umarliście w grzechach i w nieobrzezanym ciele waszym, wespół z nim ożywił, odpuściwszy wam wszystkie grzechy. Wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami i usunął go, przybiwszy go do krzyża. Rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności i wystawił je na pokaz, odniósłszy w nim triumf nad nimi. Moi drodzy, ten fragment nawiązuje do rzeczywistości chrztu. Ja się bardzo cieszę, ponieważ dzisiaj w Opolu będziemy przeżywali także chrzest małej Helenki. Paweł pisze, że w chrzcie zostaliśmy pogrzebani wraz z Jezusem i wraz z Nim wespół wzbudzeni przez wiarę. Ta rzeczywistość chrztu tak bardzo nas wszystkich jako chrześcijan dotyczy. Z tego względu, że w chrzcie jest zawarty ten moment zanurzenia w wodzie, bycia pod wodą, co powiedzmy bardziej tradycyjnie dzieje się na przykład w liturgii Kościoła Prawosławnego, czy w ogóle w kościołach wschodnich. To zanurzenie w wodzie jest tożsame z utopieniem, ze śmiercią tego starego człowieka grzesznego, utopienie tego starego Adama, o którym pisze apostoł Paweł. I potem wynurzenie i ten pierwszy łyk, haust powietrza, którym się dziecko zaciąga właśnie po tym wynurzeniu się z wody, oznacza życie, zmartwychwstanie. To jest to, co się tak symbolicznie dzieje, można powiedzieć, w ramach sakramentu chrztu. Pogrzebanie dla śmierci, pogrzebanie dla grzechu i zmartwychwstanie ku życiu wraz z Jezusem Chrystusem. Ta dzisiejsza niedziela też jest szczególna, Quasimodo Geniti, właśnie z tego względu, ponieważ w liturgii z dawnego kościoła chrześcijańskiego, tych pierwszych wieków, właśnie niedziela Quasimodo Geniti, jak nowonarodzone niemowlęta, była takim momentem, kiedy ci ochrzczeni w Wielkanoc, w białych szatach już uczestniczyli pełnoprawnie w nabożeństwie chrześcijańskim, mogli z tego swojego miejsca w przedsionku domu, gdzie się odbywała liturgia, przejść do tej głównej komnaty, dzisiaj powiedzielibyśmy do salonu, gdzie nabożeństwo miało miejsce, bo kościołów jeszcze na tym etapie nie było i mogli w sposób pełny, pełnoprawny uczestniczyć, jak te nowonarodzone niemowlęta, funkcjonować w tej rzeczywistości chrześcijańskiej. I myślę, że to jest coś, o czym sobie ciągle musimy przypominać, że w chrzcie umarliśmy dla grzechu i dla szatana. I w chrzcie też rodzimy się na nowo dla Chrystusa. I jest to rzeczywistość taka, która dotyka nas jeden, jedyny raz w życiu, bo sakrament chrztu nie jest powtarzalny i nie może być powtórzony w żaden sposób. Natomiast świadomość bycia ochrzczonym powinna być dla nas niezwykle istotna. W niej zawiera się ta prawda, że Jezus umarł za nasze grzechy, a wraz z Nim ten nasz stary człowiek i zawierać się powinna też świadomość nowego narodzenia w Jezusie Chrystusie ku życiu, już w tej perspektywie sięgającej daleko poza horyzont doczesności i ziemskiego doświadczenia, ku zmartwychwstaniu. To jest to, co nam Pan Bóg w Jezusie Chrystusie i w sakramencie chrztu daje i uświadamia. Tej świadomości gorącej z całego serca życzę i myślę, że też w tym kontekście obecnych wydarzeń europejskich, no, gdzie jednak trwogi nie brakuje, spowodowanej chociażby wojną w Ukrainie, to ta świadomość bycia ochrzczonym i ta świadomość, że ta nasza rzeczywistość sięga poza doczesne życie, jednak powinna działać kojąco. Jako ochrzczeni jesteśmy zmobilizowani i zobowiązani do bardzo konkretnych moralnych chrześcijańskich postaw, która przejawia się chociażby, co przejawia się chociażby pomocą uchodźcom na terenie naszego kraju. I jesteśmy też zobowiązani do tego, by ufać pomimo tych okropności, o których słyszymy, czy o których czytamy w mediach. Ufać, że Pan Bóg to wszystko ułoży i że ta perspektywa wiecznego życia i ten chrzest w śmierci starego człowieka i ku życiu wiecznemu
jest naszym doświadczeniem. Dlatego możemy być jak te nowonarodzone niemowlęta, jak ci katechumeni już ochrzczeni, którzy mogą w białych szatach wejść do świątyni i cieszyć się tym, że są Bożymi dziećmi. Mimo trudności, mimo przeszkód, radości z bycia Bożym dzieckiem, tej świeżej radości, pełnej energii i optymizmu gorąco Wam i sobie życzę. Zostańcie z Bogiem dobrej i błogosławionej niedzieli. Amen.